Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o walce w Diablo 4. Nie będzie to niestety zbyt rozległy filmik i temat nie jest jakiś super naświetlony, dlatego że sam nie miałem jeszcze okazji zagrać w Diablo 4. Jedyne, czym mogę się posiłkować, to tym, co mówili ludzie, którzy byli tam, grali w Diablo 4, co widziałem sam na filmach i co chcieli nam na panelach przekazać deweloperzy, jaką mają wizję walki w Diablo 4 i czym ona się różni od Diablo 3 i w czym przypomina Diablo 2 i 1. Moi kochani, wygląda na to, zapowiada się na to, że będziemy mieli miks, troszeczkę taki miks najlepszych rzeczy z Diablo 1, 2 i 3, co da nam walkę w Diablo 4. Zacznijmy może, kochani, od tego, co mówili twórcy, inni youtuberzy czy tam streamerzy, którzy byli na BlizzConie i którzy mogli streamować z BlizzConu oraz ludzie, którzy pisali, jakie są odczucia w walce w Diablo 4. Moi kochani, w dużym skrócie to jest dynamicznie, jest płynnie, ale jednocześnie trzeba dosyć strategicznie podchodzić do walki. Mamy takie mechaniki jak anulowanie animacji. Mamy bardzo ważną rzecz, taką jak ten taki przeskok. Mamy taki skok, pyk, którym unikamy. Każda klasa to ma i bodajże jest to na spacji domyślnie. I powiem Wam, że w tym momencie, kiedy to zobaczyłem, potwierdziły mi się praktycznie wszystkie plotki, bo jedną z plotek w jednym z wycieków było napisane, że deweloperzy mają specjalną swoją grupkę ludzi, którzy maniaczą w Path of Exile, w Volsena, uwaga, i w inne gry tam. Była taka dosyć lista, ale Volsen się pojawił i, moi kochani, w Volsenie jest właśnie taka mechanika tego przeskoku, tego dasha na spacji. I powiem Wam, że jak osobiście taki jakoś super specjalnie nie lubię tej mechaniki w grach, no, nie pasuje mi do hack and slash za bardzo, to w Volsenie jest to zrobione na tyle przyjemnie i na tyle fajnie, że kurczę, wydaje mi się, że w Diablo może faktycznie mieć to ręce i nogi, ale w Diablo jest to nieograniczone i to mnie troszeczkę zastanawia, czy będą chcieli to ograniczyć jakoś, no bo jednak wiecie, takie bez ograniczeń, żadnych skakanie, to jednak troszeczkę nas wyrywa ze strategicznego myślenia. W Volsenie jest to o tyle zrobione dobrze, że jest tam bodajże 5 staków tego i możemy szybciej odzyskiwać je poprzez jedną ze statystyk, faktem, ale podchodząc do walki z bossem, mamy cały czas w głowie taką myśl, żeby zostawić chociaż jeden ten dash w razie czego. Żeby sobie dashować, owszem, kiedy widzimy, że zbliża się jakiś atak, nawet dwa razy sobie zrobić dasha, ale żeby jeden był na krytyczną sytuację do odskoku i wydaje mi się, że to tam jest właśnie zrobione bardzo fajnie, że jednak trzeba myśleć podczas tej walki. No a w Diablo, jeżeli będziemy mieli to cały czas, w Diablo 4, no to jednak już troszeczkę, ale zobaczymy, może będzie na tyle tych umiejętności, od których trzeba będzie odskakiwać, że nie ma miejsca na ograniczenie dla naszej postaci, ale wiecie, wszystko może się zmienić. Deweloperzy za każdym razem podkreślali w każdej praktycznie rozmowie, że to wszystko jest, że czekają na feedback. Że czekają na feedback i trzeba będzie im ten feedback dawać, co nam się podoba, co nam się nie podoba, zbierać, wysyłać, a nuż to zmienią. Jak wiemy, wiele razy się już uginali, jeżeli chodzi o takie przynajmniej mniejsze sprawy, no bo wiadomo, założeń całkowitych ich nie zmienimy. W każdym razie, mamy tego dasha. Będzie on nam właśnie potrzebny do wyskakiwania z wielu, że tak powiem, z ognia, do wyskakiwania z ognia. To jest już taka z Warcrafta takie powiedzonko, że żeby nie stać w ogniu, tak prawdopodobnie może zostanie przeniesione również do Diablo 4, bo z tego, co widziałem w demach i w tym, co pokazywali na panelach, to bardzo dużo mobów ma jakieś właśnie takie umiejętności, z których trzeba uciekać, nie można w nich stać.
Ale oprócz tego będziemy mogli sobie odpalić niewrażliwość na takie elementy, na stany, wyrywanie się ze stanów, czyli z crowd controla, wyrywanie się z ogłuszeń, z tego typu spraw, z uśpień. Będziemy mieli skille, które będą nam to właśnie na to pozwalały. Na przykład w barbarzyńca będziemy miał taki okrzyk, w którym, jeżeli wbije oczywiście odpowiednią ilość punktów w tę umiejętność, to będzie ona mu dawała właśnie taką niewrażliwość. Oraz będzie mógł to rzucać na swoich sojuszników, co jest no dosyć fajną opcją. No tylko, że jeszcze raz przypominam, że jeżeli będziemy mogli sobie wymaksować wszystkie te skille, no to nie będzie żaden wybór dla nikogo, bo każdy będzie to wszystko miał, tak? Ale nieważne, to już o tym mówiliśmy w innym filmie, w kustomizacji postaci w Diablo 4. Walka wydaje się naprawdę mega, mega płynna. Jak oglądamy materiały, zresztą jak oglądacie sami, moim zdaniem najlepiej i najpłynniej wypada druid, który był taki troszeczkę clunky w Diablo 2. Zmieniał te swoje formy, tam bił się wilkołak, był bardzo szybki, to było bardzo fajne, dynamiczne. A tutaj druid zmienia się w formy w zależności od skilla. Jeżeli użyjemy skilla dla wilkołaka, zmienia się w trakcie. W trakcie animacji zmienia się w wilkołaka. Jeżeli w trakcie animacji uderzenia wilkołaka przywołamy jakieś tornada czy coś, to on automatycznie zmienia się z powrotem w ludzką formę i znowu może w tym czasie się zmienić w formę niedźwiedzią. Jest to bardzo fajnie, płynnie zrobione. Nie trzeba się zmieniać, a dopiero później używać skilli, tylko jest to dużo, dużo płynniej zrobione i bardzo efekciarsko wygląda. Naprawdę wygląda niesamowicie. Pierwszy raz jestem podjarany druidem. W jakiejkolwiek gierce, w każdej gierce mi się druidy nie podobają. Bardzo mi się nie podobają. A w Diablo, nawet ten druid, powiem wam, jak zrobili go na tym zwiastunie, jak pierwszy raz go widzimy z tymi rogami i tak dalej, wyglądał jak taki gościu typowy ze Skellige, okej, okay, jest klimat i tak dalej, ale mówię, taki grubasek, nie podoba mi się. Ale jak zobaczyłem, jak napieprza, naprawdę, naprawdę mega mi się spodobało. Okej. Okay. Barbarzyńca będzie miał swój arsenał broni. To jest dla niego taki trait klasowy, można powiedzieć. I chyba na razie wydaje się najbardziej OP. Dlaczego? Każda klasa będzie posiadała normalną ilość slotów na bronię, a barbarzyńca będzie mógł nosić dwie dwuręczne bądź dwie jednoręczne. To znaczy będzie miał je naraz, będzie miał je wyekwipowane. I będzie mógł korzystać ze wszystkich pasywek, nawet jak będzie miał te broni wszystkie legendarne, to ze wszystkich pasywek naraz będzie korzystał. Nie wiem, jak to zostanie wyważone. Na pewno mają jakiś na to pomysł, żeby to wyważyć wraz z innymi klasami, ale moim zdaniem taki klasowy trait to jest coś zajebistego. To mi się bardzo podobało w Warhammer Chaos Bane, chociaż ta gierka generalnie kuleje jak dla mnie, ale to na samym początku, jak o tym przeczytałem, że każda klasa ma jakiś taki swój myk, który jest tylko dla tej klasy, no bo wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje spele, każdy ma coś, co go odróżnia, ten jest magiem i wali z daleka kulami ognia, ten przykłada z dużą prędkością żelazo do twarzy przeciwnikom, ale w Chaos Bane na przykład wokół elfki latał sobie taki ognik, taki mały elfik, który jeżeli w niego żeśmy sobie wleźli, to odnawiał nam zasób. A na przykład mag mógł rzucać jakiegoś tam spela, nie pamiętam dokładnie jakiegoś firebola czy coś takiego, a później na spacji nim sobie sterować osobno. Osobno walczyć, a osobno sterować sobie spelem. No i takie mechaniki odróżniające mocno gameplay class bardzo mi się podobają. No i właśnie barbarzyńca będzie miał ten arsenał broni. I ten arsenał broni będzie właśnie działał podobnie do przemian druida w Diablo 4. Będzie to działało na taki sposób, że jeżeli będziemy używali jakieś umiejętności, które wymagają dwuręcznego miecza, czy tam dwuręcznego toporu, to barbarzyńca będzie wyciągał jakby ten dwuręczny topór i trzaskał nim, a w momencie, w którym użyjemy jeszcze w tym samym momencie, po animacji ataku użyjemy skilla, który będzie wymagał dwóch jednoręcznych mieczy, to nasz barbarzyńca będzie szybko wyciągał te dwuręczne miecze i nimi nawalał. W Diablo 3 troszeczkę to było rozwiązane słabo,
że jaką bronią byśmy nie, jakiej broń byśmy nie używali, tak na przykład używając jakiegoś tam młota starożytnych, to i tak nasza postać jakimś cudem waliła z młota, mając wyekwipowany sztylet na przykład w ręku. Takich sucharów, że tak powiem, było dosyć dużo. Tak samo mnich nosił, nie wiem, powiedzmy dwa miecze, a i tak w większości to walił pięściami i kopami, tak więc takie jakieś to było suche. Tutaj wydaje się to rozwiązane dużo lepiej i z głową. Jak wyjdzie, zobaczymy dopiero w praniu, zobaczymy dopiero po premierze, zobaczymy, czy się z tego również nie wycofają. Moi kochani, jedną z ciekawostek jest też to, że kamera będzie pracowała dosyć dynamicznie, to znaczy, wiadomo, przy normalnym gameplayu, przy normalnych starciach będziemy mieli kamerę cały czas w tym samym miejscu, ale kiedy na przykład potwór zrobi się zbyt duży, żeby go objąć na ekranie, kamera będzie nam się płynnie, dynamicznie oddalała, co jest bardzo moim zdaniem efekciarskie. Jednym z takich momentów w Diablo 3, które zapadły mi w pamięć, były właśnie momenty, w których kamera troszeczkę inaczej się zachowała. Na samym począteczku aktu 5 w kampanii, w lokacji, której już nigdy więcej nie odwiedzamy, co mnie kurde strasznie boli, bo to było dosyć ciekawe, kamera była w jakimś, pod jakimś takim troszeczkę innym kątem, jakoś tak dziwnie pracowała, ale naprawdę było czuć, że to jest jakiś nowy produkt, jakby nie było. Logowaliśmy się do gry, do Reaper of Souls, odpalaliśmy kampanię i nagle wow, co tu się dzieje, jak to fajnie wszystko płynnie chodzi. Jakoś dziwnie, tak, ale fajnie jednocześnie. No i potem dupa, bo ta lokacja trwała, żeby was nie skłamać, tak gdzieś z 10 minut, jak nie mniej nawet. Tam był nawet moment, że podchodziliśmy do takiej skarpy i widzieliśmy w tle Westmarch i powiem wam, że no szkoda, że to już potem nie wraca. Wraca w jednym miejscu tylko, już pod koniec piątego aktu, kiedy idziemy walczyć z Maltaelem, właśnie w tej takiej komnacie nie wiem, czy to nie będzie Oko Anu, nie wiem, tak sobie tutaj teraz to sam wypreswadowałem to Oko Anu, cały czas mi chodzi po głowie. No w tym takim miejscu, gdzie walczy się z Maltaelem, to tam też właśnie ta kamera fajnie się zachowuje. I o ile w Diablo będą naprawdę fajnie zrobione, w Diablo 4 będą fajnie zrobione te kamery, ta praca kamery, że będzie jakoś tam się trzęsła, że będzie coś fajnego się działo w kampanii, jak najbardziej mi to nie będzie przeszkadzało, a nawet będzie ciekawsze doświadczenie. Jednak jeżeli już chodzi o dungi jakieś endgame'owe, gdzie chciałoby się troszeczkę bardziej być, wiecie, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie utrudniało nam to roboty, no to jednak wypadałoby, żeby ta kamera była stała, albo chociaż żebyśmy mieli jakąś nad tym kontrolę, na przykład wyłączyć niektóre efekty, czy oddalać se samemu podczas walk. Bo wiecie, różnie to bywa z kamerą, praca kamery w grach potrafi robić psikusy, jak nie wiem. Ale okej, bo nagadałem się o tym, o tych błahostkach, jak nie wiem, a tutaj dosyć ważne rzeczy jeszcze trzeba przekazać, a myślałem, że film będzie krótki. Moi kochani, dlaczego mówiłem, że Diablo 4 wyciąga najlepsze, co jest w Diablo 3, 2 i 1? W Diablo 3 dynamika jest bardzo fajna i feeling walki jest bardzo fajny. W Diablo 4 został on wyciągnięty na troszeczkę wyższy poziom. Podobno, nie wiem, jeszcze tego nie przetestowałem sam w moich rękach, ale co twórcy chcą osiągnąć, to, żebyśmy strategiczniej troszeczkę podchodzili do walki, żeby potwory nie były po prostu garścią kukieł do zmłócenia, jak w Diablo 3, tylko żeby działały w grupach i działały i sobie pomagały. Na przykład szaman diablików będzie trzymał się z daleka, naprawdę z daleka, a jego diabliki, czy tam upadli, będą starały się nas odciągnąć i otoczyć, żebyśmy tylko go nie dorwali, żebyśmy, bo wiecie, jak się walczy, przynajmniej jak się walczyło w Diablo 2 z tymi grupkami. No trzeba było najpierw drapnąć tych szamanów, dopiero później z tymi małymi trzeba było się sobie radzić, bo no była kupa, jeżeli tego w tej kolejności nie zrobiliśmy, mogliśmy to naprawdę taką małą wioseczkę trzaskać i trzaskać. Tutaj ma być zrobione tak, że diabliki będą nam blokowały wręcz drogę do szamana. Tak samo jest ze szkieletami. Szkielety będą stawiały, że tak powiem, mur z tych gości, którzy będą walczyli z nami mele, będą zasłaniali kuszników, a jeszcze kilka ekranów dalej będą takie specjalne mobki,
które pokazane zostały na panelu, takie, można powiedzieć, balisty zrobione ze szkieletów. Szkielety takie połączone w jedno ciało wraz z balistą, i która będzie dosyć duży damage robiła z dosyć dalekiej odległości. I tutaj będziemy musieli naprawdę się zastanowić, co chcemy w tej walce zrobić. Bo możemy likwidować je po kolei, o ile żaden tam nie będzie tam z tyłu stał gościu, który będzie wskrzeszał na nowo te szkielety, stawiał. Powiedzmy, że zajmiemy się najpierw szkieletami, które walczą wręcz, ale wystawiamy się na ogień tych szkieletów z łukami i z kuszami i również tych balist. Musimy cały czas dynamicznie uciekać, omijać pociski. Albo możemy przeskoczyć, ominąć tych, którzy walczą wręcz, ominąć nawet tych na middle range'u tych kuszników i łuczników, skoczyć do balist. Tylko że balisty mają tak długi zasięg, tak daleki zasięg, że kolejne znajdziemy się w zasięgu, być może znajdziemy się w zasięgu kolejnych balist. I wtedy sobie jeszcze utrudnimy robotę, tak więc będziemy musieli ciągle decydować, co chcemy zrobić, a jeszcze do tego będą dochodziły elity, które będą miały afiksy, tak jak w Diablo 3, 2 i 1. Z tym, że to będą afiksy normalne, takie jak właśnie w 3, 2, 1. I oprócz tego będą takie afiksy specjalne, które będą dzielone, które będą działały różnie na różnych typach mobów. Na przykład będzie afiks, który będzie, to będzie po prostu wielostrzał. I taki nad mobem będzie się pojawiała taki znaczek jak wielostrzał, trzy takie strzały. No i powiedzmy, taki kusznik będzie walił po prostu z trzech bełtów. Taki łucznik z trzech strzał, normalnie. Taka balista z trzech tych wielkich pocisków. Jak się nazywają pociski z balisty? Nie wiem, szczerze. Ale na przykład, jeżeli ten afiks będzie miał szaman upadłych, to on może walić trzema fireballami, powiedzmy, o ile będzie walił trzema fireballami, ale oprócz tego będzie wskrzeszał trzech upadłych naraz. Czy cokolwiek robi innego, czy jakikolwiek spell inny rzuca, będzie mógł rzucić to trzy naraz. I takich współdzielonych afiksów będą miały moby wiele i będziemy musieli się dostosowywać do sytuacji cały czas dynamicznie. Czyli nie będzie takiego czegoś, że po prostu wpadamy w moby i w Archoncie rozczaskujemy wszystko, nie patrzymy kto co ma, ewentualnie jeżeli ma odbicie, to uważamy. No oczywiście, no nie ma co teraz już przesądzać, bo może poziomy trudności będą skonstruowane tak, a nie inaczej, ale ważne jest to, co chcą osiągnąć deweloperzy. Tak więc ja liczę na to i im kibicuję, bo taka walka, która jest z jednej strony dynamiczna, a z drugiej strony wymaga jednak myślenia i podejścia do tych mobów w jakiś tam sposób, mi osobiście bardzo się podoba to podejście. Przypomina mi to troszeczkę World of Warcraft. Ja wiem, że to jest MMO, ale tam walka właśnie z mobami trzeba troszeczkę sobie rozplanować. Mamy team, jeden robi to, jeden musi przerwać to, i trzeci musi zdispelować tamto. Trzeba się umawiać, trzeba cały czas współpracować i być ze sobą w kontakcie głosowym. Oczywiście Diablo na samym początku jest bardzo, bardzo casualowe, ale jeżeli na wyższych poziomach tych dungów takie coś by zostało osiągnięte, że naprawdę współpraca taka naprawdę na maksa musi być, na maksa musi się kręcić, mi, powiem Wam szczerze, mega, mega się podoba taki zamysł. No i jeszcze jedna taka rzecz, którą deweloperzy mówili, jedna mechanika, o której deweloperzy mówili, to coś takiego jak stagger meter. W Diablo 3 zostaliśmy w pewnym sensie karani za stunowanie i zamrażanie naszych przeciwników, bo im częściej to robiliśmy, tym bardziej odporni byli na to przeciwnicy. Na przykład po trzecim razie już się przeciwnik nasz nie zamrażał. Nie działało to po prostu na niego, na przykład. W Diablo 4 zostało to rozwiązane troszeczkę inaczej. W Diablo 4, jeżeli używamy wielokrotnie stunów, zamrożeń, spowolnień, będziemy nabijać przeciwnikowi, głównie bossom, coś takiego jak stagger meter, czyli można powiedzieć pasek wytrącenia z równowagi, tak można powiedzieć. Jeżeli nabijemy go w całości,
wytrącimy z równowagi naszego przeciwnika. To znaczy, nie zadamy mu obrażeń bezpośrednio tym, ale jeżeli mu nabijemy ten pasek, to stanie się coś... coś zajebistego dla nas. Na przykładzie tej Aszawy, tego bossa z tymi kolcami w łapach, pokazali, że w tym momencie ona po prostu się chwieje i opiera się tym kolcem w łapie i sobie go łamie. I w tym momencie jest pozbawiona tego ataku tym kolcem, który naprawdę robił tam pogrom na tym demie, z tego co widziałem. I możemy tak z wieloma bossami robić różne rzeczy. Czyli nasze stany będą naprawdę, czasami trzeba będzie podejść do walki tak, że najpierw już odpalamy się ze wszystkich stanów i wyłączamy bossowi pewną mechanikę, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Tak więc znowu troszeczkę głębi dodajemy do tej walki, a nie robimy tak, że boss jest po prostu kukłą na damage i uciekamy tylko od ciosu A, B i C. Tak więc wydaje mi się, że to wszystko do kupy, czyli płynność walki, płynność, anulowanie animacji, przechodzenie między mechanikami, odskok, który dodaje dynamiki, jakby nie było, wiele pasywek, afiksów i zdolności przeciwników i tym, jak sobie musimy z nimi radzić, plus właśnie ten stagger meter, naprawdę to już teraz w tym demie, czy w tym, co mają aktualnie, to już teraz wydaje mi się, że może robić całkiem spoko robotę, a co jeszcze zostanie dodane, czy zmienione, czy dokokszone, naprawdę, naprawdę szykuje się pod względem walki bardzo dobry, o ile nie najlepszy hack and slash na rynku. Mam nadzieję, że tak będzie, bo według mnie walka w hack and slashu jest najważniejsza. Feeling, poczucie walki jest najważniejsze. Trzaskanie, to, że czujemy, jak, że uderzamy toporem i wyrywamy kawał mięcha z przeciwnika, albo łamiemy mu kości, czy na przykład bossowi łamiemy kości, naprawdę jest dla mnie ważne. Dlatego zawsze przekładałem, jak byłem młody, Diablo 2 i Diablo 1 na przykład nad Baldur's Gate'a i Icewind Dale'a. Abstrahując od tego, że też uwielbiam Baldur's Gate'a i Icewind Dale'a i je przeszedłem. Jest super gierki, ale jednak moje serce zakochało się w Diablo, gdzie naprawdę czuć było, że trzaskam tymi toporami, czuć było, że moje spele się, że przeciwnicy się rozpryzgują, cali zamrożeni na przykład. Ten feeling naprawdę na tamte czasy robił robotę i to musi zostać, to musi być coraz lepsze, coraz lepsze, coraz lepsze. Oczywiście statystyki też się liczą, głębia w rozwoju postaci też się liczy, robienie własnego buildu też się liczy, jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że walka jest najważniejsza, bo co mi z zajebistego buildu, który sobie zaplanuję i będzie on skomplikowany i tak dalej, jak walka tym buildem nie będzie mi sprawiała przyjemności. Jednym sprawia przyjemność skonstruowanie buildu tak, żeby działał na wysokich poziomach trudności, a drugim walka najbardziej sprawia przyjemność, moi kochani. Trzeba teraz znaleźć dobry balans między tymi dwoma aspektami hack and slashu. Oby Blizzard do tego dążył, moi kochani. Dzięki wam wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa.